Otwieram 44. sesję Rady Gminy w Czosnowie. Szanowni Państwo, bardzo proszę o powstanie. W dniu 7 stycznia bieżącego roku zmarł nasz kolega radny. Wielu kadencji zaczynał pracę w Radzie w 1998 roku i do końca w niej pracował. Był trzy kadencje przewodniczącym Rady. Był przewodniczącym komisji, bardzo doświadczony, jeżeli chodzi o pracę samorządową. Człowiek, chciałbym, żebyśmy chwilą ciszy uczcili pamięć pana Mirka Bieleckiego. Dziękuję. Sesja jest zwołana w trybie artykułu 20 ustęp 3. Jest to tak zwana sesja nadzwyczajna. Dlaczego tak jest, to myślę, że nie muszę Państwu tłumaczyć. Jesteśmy znowu w środku pandemii. Nasze kontakty staramy się robić, dokonywać tak, żeby jak najmniej osób było na tej sali, która może określoną ilość osób pomieścić. Przedstawię Państwu proponowany porządek obrad. Otwarcie 44. sesji Rady Gminy, co uczyniłem, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z obrad 43. sesji Rady Gminy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/130/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr 35/271/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów, etap drugi, część miejscowości Izabeli Dziekanówek. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18/157/2020 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr 35/272/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrzyń oraz część miejscowości Czosnów, podjęcie uchwały w sprawie planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Czosnów, podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Drodze Publicznej we wsi Dębina i Czosnów, podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic Drodze Wewnętrznej we wsi Kazuń Polski, podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty targowej w piątki i soboty rolników i ich domowników na terenie gminy Czosnów, sprawozdanie wójta gminy z działalności pomiędzy sesjami, punkt 12. Podziękowanie za współpracę z samorządem gminy Czosnów dla podinspektora Roberta Będowskiego, komendanta komisariatu policji w Czosnowie w związku z zakończeniem służby. Punkt 13. Zamknięcie obrad. Są uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. Realizując porządek obrad, stwierdzam, że obecnie na sali jest 14 radnych. Jest jedna radna nieobecna, pani Bogusława Krakowiak. Radna. 13 radnych, przepraszam, to jeszcze jedna nieobecna pani Bogusława Krakowiak. Także rada jest ładna, podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 43. sesji Rady Gminy. Protokół został sporządzony w regulaminowym czasie. Do chwili obecnej nie wpłynęły do mnie uwagi co do treści protokołu. Uwagi, zapytania do treści protokołu są? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/130/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia
19 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr 35 łamane przez 271 łamane przez 2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów etap drugi, część miejscowości Izabeli Dziekanówek. Pozwólcie Państwo, że może wprowadzenie zrobimy i omówimy te dwie uchwały, które były na piątkowych komisjach omawiane. I będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 łamane przez 157 łamane przez 2020 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr 35 łamane przez 272 łamane przez 2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrzyń oraz części miejscowości Czosnów. Bardzo proszę Pana Wójta. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, pracujemy już dosyć długo nad korektą pierwszych chyba 12 uchwał, gdzie renta planistyczna wynosiła 30%, zmieni na 20%. Te wszystkie uchwały zostały przepracowane, wysłane do Urzędu Wojewody. Tam uchwały, gdzie była tylko zmiana stawki, zostały, że tak powiem, przyjęte, zaakceptowane, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym. Natomiast w przypadku 5 uchwał, gdzie oprócz stawki uznaliśmy, żeby przy okazji tej zmiany wprowadzić jeszcze takie zmiany, które wyszły w międzyczasie i do tych 5 uchwał Biuro Prawne Wojewody wniosło zastrzeżenia, nie puścili nam tych uchwał, stwierdząc, że uchwała ta pierwsza, tak zwana intencyjna, która określa, że w ogóle przystępujemy, że była zbyt szeroko napisana, a powinna zawierać tylko dokładnie już tej intencyjnej to, co będzie później w tej zmieniającej. I tylko na tym to polega. Musimy to po prostu powtórzyć. My się uważamy, no to jest bardzo trudna materia, tak jak mówili projektanci na komisjach, że bardziej jest jednoznaczne dla projektantów i dla nas, jeżeli opracowujemy zupełnie nowy plan, bo jest w punktach podane dokładnie co, jak, w jakich terminach ma być zrobione. Natomiast jeżeli plan się poprawia, no to tu już takich przepisów bardzo jednoznacznych nie ma i to wiadomo, wtedy każdy prawnik może troszeczkę inaczej to zinterpretować. No wydaje nam się, że to teraz już będzie właściwie. Jest to uchwała intencyjna, jeżeli ją wyślemy i Biuro Prawne nie będzie miało zastrzeżeń, to na następnej sesji już będzie uchwała zatwierdzająca te zmiany i będziemy dalej jeszcze porządkować te rzeczy. Dziękuję. Przypomnę, że 21 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rad Gminy i wszystkie Komisje Rad Gminy zaopiniowały pozytywnie tą opinię. Uwagi, zapytania? Nie widzę. Poddaję pod przegłosowanie uchwałę numer 44 łamane przez 366 łamane przez 2022 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 15 łamane przez 130 łamane przez 2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr 35 łamane przez 271 łamane przez 2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów. Etap drugi. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Kto się wstrzymał, to jest przeciwny. Stwierdzam, że głosowało 14 radnych, za uchwałą głosowało 13 radnych, za uchwałą głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Bardzo proszę, to Pan Wójt już prowadził tej drugiej też. Poddaję pod przegłosowanie uchwałę nr 44.
44/367/2022 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 18/157/2020 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr 35/272/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrzyń oraz części miejscowości Czosnów. Uwagi, zapytania? Nie widzę. Poddaję pod przegłosowanie przedstawiony tytuł uchwałę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o przegłosowanie. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że głosowało 13 radnych. Za uchwałą głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Realizując porządek obrad, jesteśmy w punkcie nadal punkcie 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Czosnów. Bardzo proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jest to tak zwana uchwała cykliczna, która ustawa zobowiązuje nas corocznie podjąć taką uchwałę. Z ustawy wynika, że powinniśmy 0,8% planowanej rocznej kwoty przeznaczonej na finansowanie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wyodrębnić i finansować z tego różne formy kształcenia, dokształcania, w tym udział w różnego rodzaju seminariach, warsztatach, jak również przygotowaniu materiałów szkoleniowych i informacyjnych. Tutaj w zasadzie niczego nie zmieniamy w stosunku do roku ubiegłego. Finansujemy to w 70% i funkcjonuje to dobrze, nie mamy, że tak powiem, uwag nigdy, również tej kwoty 0,8 nie zabrakło na te zadania. Dziękuję. Przypominam, że ta uchwała była również punktem omawianym przez Komisję Oświaty w dniu 21 stycznia i uzyskała pozytywną opinię tej komisji. Uwagi, zapytania? Nie widzę. Poddaję uchwałę nr 44/368/2022 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zwolnienia z Przepraszam, zacznę od początku. Poddaję pod przegłosowanie uchwałę nr 44/368/2022 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty w 2020 roku. Za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Czosnów. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że głosowało 13 radnych. Za uchwałą głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Realizując porządek obrad, jesteśmy w punkcie
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic drodze publicznej we wsiach Dębina i Czosnów. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W związku z wejściem w życie nowych planów zagospodarowania, nowych obszarów pod zabudowę, pojawiają się nowe drogi, bądź stare drogi, które dotychczas były drogami nie tylko transportu rolnego, teraz że dotykają, czy są, przebiegają przez tereny zabudowane, pojawiają się budynki, więc potrzeba tutaj porządkować te sprawy adresowe. I tak, jeżeli chodzi o Dębinę Czosnów, to mamy taką starą historyczną drogę, która ona tu wychodziła w zasadzie ulica Leśna w Czosnowie i dalej tam koło tych firm i biegła w kierunku wsi Jesionka Małocice. Na tym odcinku od nowej drogi do ulicy Polnej w Dębinie już wcześniej, bo tam była wcześniej zabudowa, otrzymała ona nazwę Żwirowa. Ta pozostała część była drogą transportu rolnego. W tej chwili w planie zagospodarowania już są tereny budowlane i również w związku z tym, że planowane są tam pewne prace na niej projektowe, już w tej chwili wyprzedzające, chcemy uporządkować to, nadać całemu przebiegowi tej drogi nazwę ulica Żwirowa. I może jednocześnie będę przy głosie. Jest druga uchwała też dotycząca nazwy ulic, to jest Kazuj Polski. Powstała również nowa droga na skutek tam zmiany planu. Pojawił jeden budynek, będą się pojawiały kolejne. Jest to droga, która jest równoległa pomiędzy, tak w środku, pomiędzy ulicą Leśną i Orzechową. I tutaj mieszkańcy proponują, żeby nazwać nazwę Rubinowa. Informuję Państwa, że radnych, że te uchwały dwie były opiniowane przez Komisję Infrastruktury, która odbyła się 21 stycznia w poprzedni piątek i uzyskały pozytywną opinię tej komisji. Uwagi i zapytania do uchwały w sprawie nadania w drodze publicznej we wsiach Dębina i Czosnów? Nie widzę. Poddaję pod przegłosowanie uchwałę nr 44 łamane przez 369 łamane przez 2022 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 stycznia 2002 roku w sprawie nadania nazwy ulic drodze publicznej we wsiach Dębina i Czosnów. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że głosowało 13 radnych. Za uchwałą głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą, którą mówił pan wójt i uzyskała pozytywną opinię w sprawie Komisji Infrastruktury, jest uchwała nr 44 łamane przez 370 łamane przez 2020 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej we wsi Kazuń Polski. Uwagi, zapytania? Nie widzę. Poddaję tą uchwałę pod przegłosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 13 radnych. Za uchwałą głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Realizując porządek obrad, jesteśmy w punkcie 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty targowej w piątki i soboty rolników i ich domowników na terenie gminy Czosnów. Bardzo proszę pana wójta. Przewodniczący, Wysoka Rado. W końcu października ubiegłego roku weszła w życie ustawa o ułatwieniu w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ustawa ta zobowiązuje gminy do wyznaczenia terenu, na którym rolnicy i ich domownicy mogliby w piątki i w soboty prowadzić handel swoimi produktami wytwarzanymi w swoich gospodarstwach.
rolnych nieodpłatnie. Jest to zupełne nowum w Polsce. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no przy, że tak powiem, podporządkowując się wytycznym ustawy. Proponuję, żeby takie miejsce wyznaczyć na terenie parkingu przy boisku sportowym w Czostowie przy ulicy Leśnej. Będziemy to obserwować, jakie to, bo tu się jest trudno powiedzieć, jakie będzie zainteresowanie, jak to będzie wdrażane. No jeżeli to będzie, że tak powiem, nam w jakiś sposób kolidowało, no to może pomyślimy jeszcze o jakimś innym miejscu. Na razie to tak, jak mówię, eksperymentalnie, to proponujemy, żeby to było w tym miejscu. Dziękuję. Dziękuję panu Wojtowi za wprowadzenie. Informuję, że projekty uchwały były omawiane na Komisji Infrastruktury w dniu 25 stycznia i uzyskał pozytywną opinię tejże komisji. Uwagi, zapytania? Nie widzę. Poddaję uchwałę numer 44 łamane przez 371 łamane przez 2022 Rady Gminy Czostu z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zwolnienia z opłaty targowej w piątki i soboty rolników i ich domowników na terenie gminy Czosnów. Kto z pani, panu, czy są jakieś uwagi, zapytania co do treści merytorycznej? Nie widzę, poddaję uchwałę pod przegłosowanie. Kto z pani, panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 13 radnych. Za uchwałą głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni państwo, to mamy do tej pory. Jesteśmy w punkcie 10. Byliśmy. Przechodzimy do punktu 11. Sprawozdanie wójta gminy z działalności pomiędzy sesjami. Proszę bardzo. Tak może jeszcze dwa słowa takiego uzupełnienia do tego materiału, który tam opublikowałem. Więc tak, styczeń tutaj poświęciliśmy w urzędzie na opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji, ogłaszanych przetargów, które przetarg w którym kwartale, zresztą mamy też taki obowiązek i nawet Krajowe Biuro Zamówień Publicznych poinformować. Jak również już mamy ogłoszony dzisiaj jeden istotny przetarg, jutro stacja uzdatniania i jedna z dróg. Myślę, że do połowy lutego wszystkie te ważniejsze inwestycje, te największe, będzie chciał, żeby były już po przetargach. Wydział budżetu i finansów, największy nasz wydział też, można powiedzieć, pracuje bardzo intensywnie w dwóch zespołach. Jeden zespół pracuje nad sprawozdaniami, bilansami, drugi zespół pracuje nad wymiarem podatku. I tutaj właśnie chcę powiedzieć, że jestem z tym wydziałem wstępnie umówiony, że będziemy gotowi w drugim tygodniu lutego już z decyzjami wymiarowymi. Zwykle robiłem takie spotkanie z sołtysami, którzy przeglądali te decyzje pomiarowe, te, które byli w stanie rozprowadzić, brali te, które uważali, że nie dadzą rady rozprowadzić, rozsyłaliśmy pocztą, bo to na teren Polski, nieraz i za granicę, i do Warszawy dużo. Natomiast teraz pewnie będzie sytuacja trochę bardziej utrudniona, chociaż mam informacje różne. Niektórzy sołtysi mówią, że tych starym mieszkańcom to rozniosą. Planuję takie spotkanie wstępnie, planowałem gdzieś tutaj 8-9 lutego,
I proszę Państwa, będę nawet nie wiem, może podzielimy to na dwie grupy, zrobimy w dwóch dniach, żeby nie robić za dużego zbiegowiska tutaj naraz. Ale również chcę powiedzieć Państwu, ja wyślę SMS-y, kiedy to będzie, o której godzinie, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał wziąć dla siebie, dla rodziny czy dla sąsiadów, to też, że tak powiem, możecie się włączyć, bo to jest ponad 8 tysięcy decyzji. Proszę Państwa, to są i duże koszty rozsyłania tego ze zwrotkami i jeszcze dodatkowo dużo więcej roboty dla wydziału. Ale jak mówię, tylko w takim zakresie, w jakim będziecie Państwo uważali, że nie będzie to dla Was problemem, żeby to wziąć. To, jeżeli weźmie, załóżmy, Was sołtys czy coś, no to a Państwo tam no nie uważacie, żeby się w to angażować. Bo jak mówię, można dla siebie, dla rodziny, dla sąsiadów wziąć, ale żeby tam wspomóc. Ale to mówię, w każdy oceni, w jakim zakresie, bo wiem, że w każdych wsiach jest to różnie. W jednych jest dużo osób napływowych, to jest trudniej. W jednym są starzy, że tak powiem, czy rolnicy, czy coś, to ich łatwiej, że tak powiem, i zastać w ciągu dnia, bo tam wieczorem po pracy to nie zawsze się chce jeszcze chodzić. To bym tyle w takim uzupełnieniu. Ja myślę SMS-y, ale nie przyjmujcie Państwo tego jako obowiązek, tylko taką informację, że będzie spotkanie, wtedy będzie można się zapoznać z decyzjami, które będzie się chciało włączyć się i rozprowadzić. Dziękuję. Szanowni Państwo, otrzymaliście informację pisemną o pracy wójta pomiędzy sesjami. Jeżeli są jakieś uwagi, zapytania, to bardzo proszę, skorzystajcie z tej okazji. Nie zamykając dyskusji, chcę Państwu przekazać, że w ubiegłym tygodniu przekazałem dla komisarza wyborczego informację z podstawą prawną, informację o śmierci radnego, pana radnego Bieleckiego wraz z odpisem aktu zgonu. Procedura jest następująca, że tą informację otrzymuje komisarz w ciągu 14 dni od daty śmierci i on wygasza mandat, natomiast komisarz wyborczy przesyła również w ciągu 14 dni do wojewody informację i wojewoda ogłasza wybory uzupełniające w danym okręgu. Także niebawem powinniśmy taką w ciągu jeszcze dwóch tygodni informację uzyskać i na pewno w jakiś tam sposób zwyczajowo przyjęty przekażemy Państwu również, bo to formalnie to będzie wszystko w formie ogłoszeń, obwieszczeń ogłoszone. Natomiast no tak ewentualnie dla poszczególnych radnych ta informacja zostanie rozpropagowane czy drogą telefoniczną, czy jakąś inną formą przekazu. Uwagi, zapytania do sprawozdania wójta. Słuchajcie Państwo, to w takim razie jeszcze kilka słów, bo za chwilę ogłoszę 5-minutową przerwę. Tylko kilka informacji. Właściwie jedna informacja. Z dniem 15 stycznia odszedł na emeryturę podinspektor Robert Będowski, zakończył pracę w policji. Z tej okazji był u nas tutaj 8 lat. Z tej okazji w punkcie 14 mamy taką treść podziękowanie za współpracę z samorządem gminy Czosnów dla podinspektora Roberta Będowskiego, komendanta komisariatu policji w Czosnowie w związku z zakończeniem służby. Pozwolę sobie zaprosić pana komendanta powiatowego młodszego inspektora Rafała Trzaskomę, jak również pana aspiranta sztabowego, pana Dariusza Lewskiego, który w tej chwili pełni powierzony przez komendanta powiatowego obowiązki komendanta do 15 kwietnia tego roku. No dobrze by było, żebyście Państwo tą informację, to jest dla Państwa, no myślę, że zaraz tu panowie się pojawią. W związku z tym, że jest ta pandemia, nie chcieliśmy, to powinno może inaczej wyglądać, powinni uczestniczyć, być razem od początku, ale staramy się naprawdę robić tak, na ile tylko jest możliwe, żeby jak najostrożniej
przeprowadzać sesję. Także za chwilę przerwy dosłownie. No dobrze, no to. No dobrze, no to ja chwilę dosłownie zaraz poproszę panów, to luźnie, bez wychodzenia, dosłownie te 3-4 minuty tutaj ewentualnie zostańcie państwo na miejscu. Dzień dobry. Tutaj przesuniemy jedno krzesło i będzie dobrze. Jest, wolne. Wznawiam obrady 44. sesji Rady Gminy w Czosnowie. Jesteśmy w punkcie 12 porządku obrad. Podziękowanie za współpracę z samorządem gminy Czosnów dla podinspektora Roberta Będowskiego, komendanta komisariatu policji w Czosnowie. W związku z zakończeniem służby mam przyjemność przedstawić państwu nowego komendanta powiatowego, młodszego inspektora pana Rafała Trzaskomę. Pan Roberta to już jest i pana aspiranta sztabowego Dariusza Lewskiego. Także słuchajcie państwo, pan Robert był z nami ponad 8 lat. No, to niech będzie. Jak wiecie państwo, jak tylko czas pozwalał, uczestniczył w naszych sesjach. Ostatnio w układach, kiedy zaczęła się pandemia, to staraliśmy
się, jak pamiętacie Państwo, zapraszać go w ten punkt, który jest wolne wnioski, który jest najbardziej jest ewentualnie taki najbardziej interesujący radnych i sołtysów. Wtedy jest możliwość zadania pytań i uwag, zgłoszenia jakichś spraw, które są do, które są bulwersują lub są jakieś takie bardzo poważne dla zainteresowanych. Również działał tu w Komisji Przeciwalkoholowej od samego początku, jak tutaj nastał. Objął obowiązki kierownika komisariatu w Czosnowie. Szanowni Państwo, no cóż, no, jest czas zejścia i czas rozejścia. Chciałbym osobiście tu złożyć takie, jeszcze nie w formie takiej, bo tu mamy takie przygotowane drobiazgi dla pana komendanta, ale w imieniu własnym gorące podziękowania składam ci, Robert, za to, że można było na ciebie, jak to się mówi, liczyć. Telefon twój był komórkowy, dostępny całą dobę, bez względu na to, czy byłeś na urlopie, czy byłeś na wyjeździe, czy byłeś poza terenem działania, poza terenem naszej gminy. I na ile to było możliwe, te tematy, które zostały ci przekazywane, rozwiązywałeś tak, że od ręki nie było bez zbędnej zwłoki. To jest moje odczucie w sprawie z kontaktami z twoją osobą. No, wiecie Państwo, no ileś lat się pracuje, potem jest czas zasłużonego odpoczynku. No może policja ma swoją czas pracy i uważam, że jest dobrze skonstruowany, bo nie można wymagać, żeby policjant w wieku, tak jak cywil 65 lat, uganiał się za jakimiś tam przestępczami i tak dalej. No czas jest inaczej rozliczany, niemniej jednak, jak to się mówi, no chciałoby się, żeby było jeszcze więcej, no ale cóż, podjąłeś męską decyzję i trzeba ją po prostu uszanować. Korzystając że jest z nami pan komendant powiatowy, pan Rafał Trzaskoma. Jest to też od niedawna na naszym terenie. Miałbym prośbę ewentualnie do pana komendanta o jakieś króciusieńkie kilka słów na temat wizji, jak ewentualnie widzi współpracę z samorządem, widzi współpracę zabezpieczenia tej gminy naszej, bo to jest gmina, przypomnę, bardzo rozległa. Jest to komisariat obejmuje w sumie dwie gminy. Jak wiemy z doświadczenia, no przestępstwo nie działają. Granica już później nie wyjeżdżają. Jest to właściwie ciągłość pogranicza Warszawy z naszą gminą. Jak również chciałbym pana zaprosić o przedstawienie osoby, która będzie pełniła, która pełni obowiązki, już została powołana w czasie już nieobecności pana komendanta Roberta Będowskiego. Bardzo proszę, panie komendancie. No przepraszam, tu jeszcze wuj, przepraszam. Wysoka Rado, szanowni państwo. No, cieszy mnie bardzo to spotkanie, ponieważ no, sprawy bezpieczeństwa są jednym z zadań, istotnych zadań gminy. A z uwagi na to, że nasza gmina jeszcze nie uznała za potrzebne powoływanie Straży Gminnej, więc tutaj w dużej mierze zakres tych spraw realizowany jest poprzez naszą współpracę. I chcę powiedzieć, że to była bardzo dobra współpraca te ostatnie 8 lat. Materia trudna. Zagadnienia trudne, bo to tak wszystko jest dobrze, jak jest dobrze, jak jest coś źle, to każdy by chciał, żeby tutaj no, za chwilę koło niego zjawił się policjant i mu pomógł. To z uwagi na ten olbrzymi tutaj teren nie zawsze jest możliwe. Ja chciałbym może krótko, szczerze powiedzieć, serdecznie dziękuję panie komendancie, czy Robert, bo taki okres prowadzałeś i
oficjalnie, kiedy trzeba było, i prywatnie, kiedy widziałem potrzebę, to też z spraw służbowych dzwoniłem na prywatny telefon. Nigdy nie było tak, że nawet kiedy byłeś na urlopie, to powiedziałeś, że zaraz to gdzieś tam przekażesz, i działo się, były mechanizmy uruchamiane. Cieszy mnie obecność tutaj pana komendanta powiatowego. Niedawno rozpoczął tutaj, miałem przyjemność być na tym, kiedy pan generał, komendant wojewódzki, powierzał obowiązki. Cieszy mnie to, ponieważ tutaj pan komendant jest, że tak powiem, rodowitym mieszkańcem, może w tej chwili mieszka, ale z terenu naszego powiatu. A uważam, że to taki ja mam pogląd samorządowca, że wszystkie sprawy najlepiej rozwiązuje ten, kto jest najbliżej ludzi i zna ten teren, zna ludzi, a nie ktoś, jak to kiedyś mówiono, przywieziony w teczce, nie wiadomo skąd, a nieraz i nie do końca wiadomo po co. No teraz już takich przypadków mamy mniej generalnie. A tutaj no, mamy ten przypadek taki bardzo, bardzo właściwy według mnie. Cieszy mnie również to, że obowiązki tutaj zostały powierzone panu i pełni obowiązki pana komendanta, pan Dariusz Lipski, którym też współpracuję już wiele, wiele lat, i to wiele lat dobrej współpracy. Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. Chciałbym go przeprosić panów, że w tym pięknym spotkaniu, z którego się cieszę, nie będę mógł uczestniczyć, tak powiem, do końca, ponieważ no, wypadł mi pogrzeb ciotecznego brata, i to aż w Ursusie, i muszę za chwilę wyjechać, ponieważ no, jest to wydarzenie, które na mnie nie poczeka. Po prostu muszę być w określonym czasie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za te 8 lat współpracy. Jeszcze raz tutaj gratuluję panu komendantowi Trzaskomie i panu Markowi Lipskiemu. Może bardzo dobrze, że tutaj pan przewodniczący właśnie takie spotkanie, z tego, żebyśmy się tutaj poznali, no bo gminą zarządzają dwa organy. Ja tu mówię w swoim imieniu, ale jest rada, która też tutaj, której sprawy bezpieczeństwa są w jej zakresie, i bardzo dobrze, że w takim gronie, że tak powiem, rozpoczynamy pewien nowy etap, bo to zawsze, tak jak mówię, rozmiara człowieka jest zawsze jakimś tam nowym etapem. Jeszcze raz serdecznie panom dziękuję. I ja tyle. Może teraz panu jeszcze tak. Będzie, jakby pan coś. Można jeszcze chwilę, czy już teraz pan Władysław? To bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, że pozwolił pan mi tutaj kilka słów powiedzieć, szczególnie do panów komendantów. No i zwracam się do odchodzącego już, który odszedł na emeryturę, Roberta. Mówię Roberta, ponieważ państwo pewnie wiedzą, jak mi to przypomnę, że miałem zaszczyt, przyjemność współpracować z panem Robertem, kierując jednostką powiatową. Mówię współpraca, ponieważ pan komendant zajmował stanowiska kierownicze, pamiętam, kadry, gdzie to prawa ręka komendanta, inspektorat, i stąd też ta współpraca ze mną była. Dzisiaj oczywiście mówiłem już o tej współpracy, kiedy odchodziłem, była bardzo, bardzo taka efektywna, wymierna, i za nią dziękowałem. Dzisiaj, Robert, chcę ci podziękować również za te lata, kiedy już odszedłem na emeryturę. To jest bardzo ważne. Była ta współpraca dalej kontynuowana na niwie radny, jako były komendant, i komendant powiatowy. Robert, dziękuję ci za to, że zawsze znalazłeś ten czas. Pan wójt, pan przewodniczący mówił, ale również dla mnie. Dla mnie, dlatego już byłego policjanta, aczkolwiek, tak jak tutaj mówili, telefon był zawsze czynny również dla mnie, bo wiadomo, jako były policjant chciałby zawsze spotkać
kolegę mundurowego i kilka słów zamienić. Na niebie prywatnej też się spotykaliśmy. Pan komendant zawsze pamiętał o moich urodzinach czy imieninach, o życzeniach świątecznych. Za to, Robert, za ten okres teraz obecny dziękuję ci bardzo. No i liczę, że teraz, jako że witam ciebie w klubie emerytów, będziemy nadal się spotykać tak jak dotychczas. Jeszcze kilka słów również do pana komendanta powiatowego, któremu bardzo gratuluję. I również pozwolę sobie powiedzieć Rafał, ponieważ państwo dowiedzą się, że kierując jednostką, również obecny komendant powiatowy Rafał również współpracował ze mną. Był, pamiętam, przecież taki młodziutki dzielnicowy, od razu na stanowisko dzielnicowego, później to, co pamiętam, chyba w dochodzeniówce, w Wydziale Przestępstw Gospodarczych, więc to były takie stanowiska ekskluzywne. Również bardzo pozytywnie wspominam. A teraz, kiedy się dowiedziałem, że mój dawny podwładny współpracownik został komendantem na moim stanowisku. Słuchajcie, to wielka satysfakcja dla mnie, że jednak ta praca w Komendzie Powiatowej dała efekty. Stąd też dzisiaj bardzo serdecznie gratuluję, no i życzę dalszych awansów. No i jeszcze jeden mój też kolega został, który obecnie pełni obowiązki. Tobie również, Darek, życzę wszystkiego dobrego na tym stanowisku, a resztę to już od pana komendanta będzie zależało. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie komendancie. Proszę, panie komendancie, jeszcze tam. Bardzo krótko. Zapłacę za przekroczenie prędkości. Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Trochę taką nutką zazdrości patrzę na szczęśliwych emerytów. Pana komendanta szczęśliwego już. Roberta jeszcze trochę nieszczęśliwego, bo jeszcze nie wiem, z czym emeryturę się je. Ale Robert, jeszcze raz tobie gratuluję serdecznie. 8 lat jako komendant komisariatu, ponad 30 w mundurze. To jest naprawdę ten emeryt. Nasza firma dużo traci, ale grono emerytów zyskuje fajnego emeryta, który będzie miał teraz dużo czasu na spotkania prywatne, który pan Władysław też tutaj mówił. Dalej dla ciebie wszystkiego najlepszego, życzę powodzenia na tym nowym stanowisku, żebyś tutaj godnie zastępował, to pokazuje tylko, że to jest kontynuacja tego, co przez 8 lat robił Robert. Ja krótko sobie, jak tutaj pan komendant Grodzki wspomniał, zaczynałem w 1996 roku, świetna pamięć, wszystkie stanowiska doskonale tam komendant przytoczył w Komendzie Powiatowej, ale też miałem bardzo miły 2,5-letni, może epizod był straszny, ale moje pierwsze stanowisko kierownicze, bo byłem zastępcą komendanta komisariatu policji w Czosnowie. Parę twarzy tutaj pamiętam państwa, pomimo że niektórzy zasłonięte maseczkami, ale pamiętam doskonale, nic się państwo nie zmienili z tych, te osoby, z którymi współpracowałem. Nadal uważam, że współpraca między policją a społeczeństwem to jest najważniejsza rzecz, tak? To nie można inaczej współpracować, żadne super metody operacyjne. To jest wszystko bardzo ważne, z tego korzystamy, staramy się unowocześniać, ale ta rozmowa policjanta z obywatelem to jest rzecz najważniejsza i myślę, że dalej, stary już, stary, doświadczony policjant na pewno będzie to realizował. Ja, tak jak tutaj pan mój wspomniał, z jednostką to jest bardzo zżyty, bo pierwsze stanowiska kierownicze się pamiętam chyba najlepiej. Jak się dowiedziałem, że wracam do Nowego Dworu, to tak naprawdę sentymentalnie czy podróż do Czostowa, tak? Z rzeczy istotnych, to myślę, że tutaj nie potrzeba żadnych wielkich zmian, tak? Borykamy się z wakatami i to jest bolączka całego garnizonu stołecznego, więc ta liczba policjantów jest niewystarczająca na chwilę obecną, wiąże się to z brakiem chętnych osób, więc zachęcam państwa do propagowania zawodu policjanta, namawiania swoich dzieci, wnuczków do tego, żeby zasilać te szeregi, bo robota jest fantastyczna, przyjemna, no i emerytura wcześniejsza, tak, to ma też swoje zalety. Z rzeczy istotnych, takich może, których państwo albo słyszeli, albo nie, które mają też wpływ na państwa gminę, to staramy się tutaj o przywrócenie posterunku w Leocinie, tak? Prace są zaangażowane bardzo mocno. Przy dobrym
gminy Czosnek. Ja mam tyle, myślę, że będzie okazja, ta pandemia gdzieś tam za chwilę wyhamuje i na pewno na każde Państwa zaproszenie, telefon, na pewno z przyjemnością się stawię i o temat bezpieczeństwa porozmawiamy, a wiem, że to temat Państwu jest bardzo bliski i od razu chciałem Wam podziękować za to Wasze wsparcie, nie tylko finansowe, które pomaga nam dbać o bezpieczeństwo, czyli zakup radiowozów, służby, ale takie wsparcie też mentalne, duchowe, bo to jest dla nas też najważniejsze. Robert, jeszcze raz dziękuję Ci za te lata pracy, bo też z Robertem na jednym piętrze pracowaliśmy w początkach naszej kariery, więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Obyś się nie nudził na emeryturze, wiem, że tego nie będziesz robił, bo Ci nie potrafisz nudzić. Odwiedzaj nas, bo Ty masz teraz dużo czasu, my trochę mniej. Jeszcze raz dziękuję Państwu, witam serdecznie. Panie Komendancie, bardzo proszę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Panie Komendancie. Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie, bo takie pożegnanie się ze służbą można sobie tylko wymarzyć. Pożegnanie koledzy z pracy. Teraz żegnam się z samorządowcami, tutaj z włodarzami tej gminy. Naprawdę ten okres współpracy tej służby 8-letniej pozostanie w mojej pamięci na zawsze, bo mogę powiedzieć, że to takie najpiękniejsze obie służby. Nowe doświadczenia, nowi ludzie i nigdy na was się nie zawiodą. Także współpracowałem tu z trzema radami, bo w 2014 pierwszy, później w 2015 wyboru, w 2018, jesteście Państwo trzecią radą, ale nigdy nie odmawialiście nam współpracy, nie odmawialiście nam pomocy. Wspomnę tylko, przez ten 8 lat otrzymaliśmy od Was wsparcie na zakup 8 radiowozów. No i teraz już jest na 9 radiowóz, z tego co pamiętam, podjęta uchwała. Także ta współpraca powoduje, że mamy najlepszy sprzęt transportowy w całej komendzie powiatowej. I dzięki temu łatwiej się pracuje. Przekazaliście praktycznie co roku, przekazywaliście co roku pieniądze na służby ponadnormatywne. To również bardzo wzmacniało naszą możliwość organizowania służb zewnętrznych. Także również za to dziękuję. Dziękuję za wkład, jaki tutaj włożyliście Państwo w ogrodzenie komisariatu, wykonanie, utwardzenie parkingu, wykonanie asfaltu na tej powierzchni. To naprawdę są nieocenione takie wkłady, którego bez Was my nie moglibyśmy zrobić. Także serdecznie dziękuję. Również współpraca w każdej dziedzinie, w takiej codziennej, układała się, uważam, że bardzo wzorowo. Nigdy nie poczułem, że jestem jakiś w sposób odepchnięty, niechciany. Zawsze czy Pan Wójt, czy Pan Przewodniczący znajdowali dla mnie czas. Tych pieniędzy, no, o których wcześniej wspomniałem, to było przekazane chyba łącznie, już nie pamiętam, a tam kilkaset tysięcy, tak, bo to jest radiowozów. Także no, to wsparcie było wspaniałe i nieocenione. Dziękuję Wam wszystkim. Można tutaj dużo jeszcze mówić, ale wiem, że Pan Wójt się spieszy, więc już nie będę przedłużał. To co na początku. Jest dla mnie naprawdę zaszczytem, że mogę tutaj się z Państwem spotkać, że Wy chcieliście się ze mną spotkać, że przybyliście na to spotkanie. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, mamy taki przygotowany symboliczny upominek, który będzie się przypominał, jak spojrzysz na ścianę i gdzieś w bibliotece umieścisz, że o tych 8 latach pracy na terenie gminy Czosnek. A jakbyśmy przeszli z tej strony stołu, a Mariusz by zrobił zdjęcie, tak byłoby na tej całej rady. Właśnie. Przejdźmy może na tą stronę. Zdjęcia Roberto. Tak, no.
za wieloletnią współpracę i wspieranie działań samorządów gminiczostów w zakresie bezpieczeństwa, pana zaangażowanie w realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminiczostów przyniosło wiele wymierne korzyści w zaprowadzeniu ładu i porządku publicznego. W trakcie pana pracy na stanowisku komendanta na wyróżnienie zasługują liczne akcje podejmowane na rzecz naszego lokalnego społeczeństwa z zakresu kształtowania pozytywnych postaw dzieci i młodzieży, eliminacji patologicznych zachowań, podniesienia świadomości społecznej i prawnej oraz ochrony życia i zdrowia. Liczne działania mające na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przyczyniły się do podniesienia poziomu życia i pozytywnego postrzegania naszej gminy. Dziękujemy za wielkie serce, obowiązkowość i zdrową służbę w imię poszanowania prawa. Życzymy powodzenia w realizacji zamierzeń i pasji życiowych. Czosnku dnia 14 stycznia, tak to jest, bo pan pamiętam, kończył pracę 15. To samo, tylko w takiej bardziej eleganckiej formie, że pan kolega sobie mógł to postawić gdzieś tam za szkłem, a to do jakichś tam albumów, także obydwie. Dziękuję serdecznie. A może tak na wiecimy na zdjęciu, przepraszam, pan zbliżył, bo to jest przerwa w tym momencie. Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam 44. sesję Rady Gminy w Czosnowie. Dziękuję Państwu serdecznie za przybycie. Dziękuję Państwu oficerom policji za bycie tu razem z nami.